Bernadecie. Występują Werfla. Muzyka Alfred Newman. Zdjęcia Arthur Miller. Bernadecie Subiru, która mieszkała w Lourdes, wiosce leżącej na południu Francji, w pobliżu granicy hiszpańskiej. Dla tych, którzy wierzą w Boga, niepotrzebne są żadne wyjaśnienia. Dla tych, którzy nie wierzą w Boga, żadne wyjaśnienia nie są możliwe. 11 stycznia 1858 roku. Że dzisiaj znajdziesz pracę.
Dzień dobry panu. Nie ma dzisiaj pracy, nie starcza i nawet dla mnie. Teraz już ludzie nie chodzą do piekarza. Niech pan idzie do ciastkarni, może tam. To dzisiaj modne. Albo do szpitala. Podobno zwolniło się jakieś miejsce. Dziękuję panu. Postaraj się dobrze spalić te odpadki, pełno w nich zarazków. Dlaczego Jezus założył Kościół? Jezus założył Kościół, aby zbawić ludzi. Ile czasu żył Jezus na ziemi? Na ziemi żył 33 lata i żyjąc w ubóstwie prowadził święty żywot. Słusznie, ale zapomniała się ostatnim i najważniejszym słowie, w ubóstwie i cierpieniu. Nigdy o tym nie zapominaj. Jedynie cierpiąc osiągnąć można Królestwo Niebieskie. Co to jest Święta Trójca? Pytam, co to jest Święta Trójca, słyszysz? Tak, siostro, słyszę, ale nie wiem. Nigdy o tym nie słyszałaś? Nie przypominam sobie. Zadziwiasz mnie, córko. Jesteś bezczelna, niedbała albo po prostu głupia. Jestem głupia, siostro. Ale także bezczelna. Jesteś najstarsza w klasie, Bernadetto, i twój brak wiedzy na temat Świętej Trójcy jest niewybaczalny. I to na koniec. O co chodzi, Mario? Chciałam tylko powiedzieć, że moja siostra Bernadetta była nieobecna tego dnia, kiedy siostra mówiła o Świętej Trójcy. Często opuszcza szkołę, ponieważ jest ciągle chora. Na co cierpi? Na chorobę, która nazywa się astma. Wydaje mi się, może chciałaś powiedzieć astma. O właśnie tak, tak ją nazwał doktor. I ciężko oddycha. Ciągle robi tak. Śmiech jest stratą czasu, wracajcie do nauki. Antonietta, wytłumacz proszę Bernadecie, co to jest Święta Trójca. Święta Trójca jest to Bóg w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dzień dobry, Mario Tereso. Dzień dobry, ojcze. Dzień dobry, dziewczynki. Tędy przechodziłem i chciałem się dowiedzieć, ile dziewcząt siostra przygotowuje do pierwszej komunii. 6. Powtarzamy teraz katechizm. Dobrze znacie katechizm? Tak, wielebny ojcze. Uczenie się katechizmu wymaga dużej pilności, a pilność musi zostać wynagrodzona. Mam ze sobą parę świętych obrazków. Chcecie? O tak. To dla ciebie. Dziękuję, wielebny. Z biegiem lat zrozumiecie, że ucząc się katechizmu nie tylko zdobywacie fundamenty wiary religijnej, ale kształtujecie sobie ideologię, która was będzie prowadziła w każdym momencie życia. Przepraszam, ojcze, ale ta dziewczyna nie zasłużyła na obrazek. Byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do innych. One uczyły się katechizmu, ona nie. Szkoda, przykro mi. Mam nadzieję, że będzie to dla ciebie nauczką. Ucz się. Com'è andata? Jak poszło u piekarza?
Ręki sądzę. Dal fornaio. U piekarza? Przecież od niego wracasz. Gdzie byłeś? Lepiej mnie nie pytaj. Jałmużna? Gorzej. Musiałem wywozić i palić odpady szpitalne. Oto prace, jakie dają Subiru. Każą mu żyć właśnie tutaj. Subiru, który był najlepszym młynarzem w okolicy, teraz musi mieszkać w miejscu zbyt wilgotnym nawet dla więźniów. Miejsce to nie nadawało się dla złodziei i zbrodniarzy, ale dla Subiru i jego rodziny jest aż nazbyt dobre. Kogo to obchodzi, że zimą tu zamarza, a latem umiera się z gorąca? A niech sobie chorują, niech umierają. Mamo, jest ze mną Gianna. Pomoże mi później w lekcjach. Dobrze. Zawsze wystarczy dla jeszcze jednej osoby. Siadajcie wszyscy. Dziękuję, proszę pani. Zupełnie nie jestem głodna. Pozdrowiona niech Maria będzie. Kto je szybciej, ten zje więcej. Wstydź się. Gdzie się tego nauczyłeś? Pójdziesz do piekła, jeśli będziesz tak mówił. Co takiego powiedziałam złego, że kto je szybciej, ten zje więcej? Jeszcze się upierasz. Prosięta bywają czasami lepiej wychowane. Wstawajcie obaj od stołu i idźcie się umyć. Co tu się dzieje? Nie można spokojnie odpocząć. Wybacz, ojcze. Zimno, rozpalcie ogień. Nie ma drewna. No tak, nie ma drewna. Cały dzień pracuję, wracam do domu i cóż zastaję? Hałas, zimno i brak wszystkiego. Tatusiu, idę po drewno. Mamo, czy mogę pójść z Marią? Nie, ty nie powinnaś wychodzić, zbyt łatwo się przeziębiasz. Ale jeśli się ciepło ubiorę, proszę. Dobrze, ale ubierz się. Mamo, zbudź się. Nie, ty zostaniesz w domu. Będziesz prosił Jezusa o wybaczenie. Luisa, co się stało? Mały się rozchorował. Nie wiem, co robić. Pomóż mi. Uspokój się, idź do domu. Zaraz tam przyjdę. Proszę, chodź ze mną teraz. Mamo, mogę iść? Zostaniesz z bratem i też będziesz prosił Jezusa o wybaczenie. A dziewczynki, wróćcie, zanim się ściemnie. Idziemy, Bernadetto. Pośpiesz się. Hola, Bernabé. Buongiorno, madame Nicolò. Dzień dobry, pani Nicolò. Jak się czują rodzice? Dobrze, dziękuję. A jak się miewa pani syn, pan Antoine? Dziękuję, dobrze. A panienka Bernadetta? Dziękuję. Pewnie siostra już mnie szuka. Lepiej będzie, jeśli teraz pójdę. Czy mogę przejść przez pana most? Kiedy ty to zechcesz? Dziękuję panu. Poczekaj, pomogę ci. Ten most nie jest najbezpieczniejszy. Dziękuję panu. Miło z pana strony. Do widzenia. Nie uważasz, że robi się z niej ładna dziewczyna? Byłaś przerażona. Idziemy już, chodźcie. To chyba prywatny las. A co to nas obchodzi? Ale brać stąd drzewo? Drzewo to drzewo, nie bądź takim tchórzem, Bernadetto. Ja nie jestem tchórzem, ale... Chodź, Mario, idziemy.
Jaka zimna. Bernadette, to nie wolno ci wchodzić do tej wody. Pamiętaj, co ci mówiła mama. Nie przeziębię się. Znowu będziesz miała astmę, a twój kaszel nie da mi spać przez całą noc. Mogłabym skakać z kamienia na kamień. I wpadniesz do wody, a potem będę musiała wysuszyć ci sukienkę. Ale wytrę sobie dobrze nogi, nie zaziębię się. W każdym razie nie jesteś nam wcale potrzebna. Chodź, Mario, idziemy. Te trzy przyniosłybyśmy więcej. Jak to teraz zaniesiemy do domu? Bernadetto! Widzisz? Mówiłam ci, że się zgubi. Nie, powinna być gdzieś tutaj. Bernadetto. Chodź, idziemy do domu. Idziemy, co tam robisz? Może ona umarła? Może zabiła ją astma? Co za głupstwa, gdyby nie żyła, byłaby ubrana w długą, jedwabną sukienkę. A poza tym, czy ty widziałaś klęczącego trupa? To dlaczego nic nie mówi?
Co się stało? To my właśnie chciałyśmy się dowiedzieć. Myślałam, że umarłaś. Nie stój jak kołek, chodź. Musimy być w domu, zanim noc zapadnie. Już jestem. Tym razem nie będziemy już przechodzić przez tę zimną wodę. Idź wzdłuż tego brzegu, spotkamy się przed mostem. Kłamiecie, ta woda jest ciepła jak woda do mycia naczyń. Oszalałaś? Przecież ona jest lodowata. Cóż znowu, jest cieplutka. Co tam robiłaś wśród skał? Na klęczkach. To wy nie widziałyście nikogo? Wiem już, ktoś tam był z tobą w tej grocie. A ty modliłaś się i prosiłaś o przebaczenie. Gianna, no powiedz, kto to był? Dobrze. Powiem, ale musicie mi przysiąc, że nikomu nic nie powiecie. Gdyby się dowiedziała o tym mama, zbiłaby mnie. Przysięgam. Ja daję ci słowo, przysięgać to grzech. Nie chcesz chyba, by popełniła taki grzech w przeddzień mojej komunii. Kochanie, powiedz nam. Dobrze. Widziałam jakąś panią. Miała niebieski pas i złotą różę u każdej stopy. Nigdy nie widziałam czegoś piękniejszego. Bzdury. Cóż robiłaby jakaś piękna pani w tak brzydkim miejscu? Nie wiem, ale ona naprawdę tam była. No chodźmy już stąd. Weź tę wiązkę. Nie, wezmę tamtą. Ty na pewno jesteś bardziej zmęczona. Jeszcze nie wróciły? Nie. Był tu Pierre, by ci powiedzieć, że już nie potrzebują cię do prania. Co teraz zrobimy? Cały dzień o tym myślałem. Bernadetto, gdzie byłeś? Tak bardzo się martwiłam. Byłyśmy po drewno, mamo. Teraz wystarczy go na 3 dni. Jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia i pozamiatać, przynieść wody. Pójdę po wodę, mamo. Boję się, że nie damy sobie rady. Bernadetto, nie biegaj. Mamo, nie wolno jej biegać. Przed chwilą biegła tak, że trudno było nam ją dogonić. Teraz będzie kaszleć całą noc. Bernadetta zachowuje się dziwnie, bo mówi, że widziała jakąś panią, ubraną na biało, a przy każdej ze stóp miała złotą różę. Co ty mówisz? Powtarzam to, co ona powiedziała. Złote róże u stóp. Powiedziała, że ta pani stała na skale i że uśmiechała się do niej. Miała różaniec z pereł i złoty krzyż. Mario, przyrzekłaś mi, że nie powiesz. Ale mama pytała mnie. Co to za brednie, opowiada Maria. Mamusiu, to prawda. W kamieniołomach Massa Biel ujrzałam przepiękną panią. Jaką panią? Nie wiem. Zjawiła się nagle, a później równie nagle znikła. Co za bzdury. Nie, mamusiu, to prawda. Tak pięknie się do mnie uśmiechała. Już samo patrzenie na nią sprawiało, że czułam się jak... Subiru, posłuchaj, co ona bredzi. Ja wiem nawet, po co ona to robi. By stać się ważniejszą. Zresztą zawsze w bajkach tak się to zaczyna. Złote róże miała u stóp. No, papà.
Nie, ojcze. Ja ją naprawdę widziałam. No, widzę dopiero. Avanti! Proszę. To dla ciebie, moja droga. Uratowałaś mi dziecko. W porównaniu z życiem dziecka to jest niedużo, ale musicie to przyjąć. Nie możemy. To jedyny sposób, w jaki możemy się odwdzięczyć. Bardzo proszę, przyjmijcie to. Dobrze, Luizo. Skoro są tak mili, że chcą nam coś dać, przyjmijmy to. Ale przecież wy tak samo tego potrzebujecie jak my. Nie, moja ciotka przyniosła mi dzisiaj mnóstwo rzeczy i chcemy podzielić się z wami. Niech was Bóg błogosławi. Wasze dary wystarczą na wiele dni. Kiełbasa od rzeźnika. A z tych jaj wyjdzie wspaniała jecznica. Dobry wieczór, przyjaciele. Miło nam cię widzieć. Cóż cię sprowadza? Czy już wiesz o dr Lu? O stajennym Kazenaty? Tak, jakiś koń go kopnął. Ma złamaną nogę w trzech miejscach. To straszne. Ależ nie, to cudowne. Wstydź się, Luigi. To straszne dla dr Lu, ale cudowne dla Subiru. Kazena daje ci jego miejsce. Ofiarowuje ci 2 franki na dzień i wyżywienie. 2 franki dziennie. I ciepłe jedzenie. Tatusiu, weź mnie ze sobą. Jestem starszy, mnie. Dziwi to was? Zawsze radziłem sobie nieźle z każdą pracą. Cóż począć w dzisiejszych czasach? Nawet młynarz nie może grymasić. Powiedz Kazenatowi, że się zgadzam. Chcę, żebyś był u niego jutro rano o 5:00. Mamo, płaczesz? Bo taka jestem szczęśliwa. Ja też. Postanawiamy zaprosić wszystkich na kolację. Nie możemy. Jak to nie? Zostańcie z nami. Nie mieliśmy tego zamiaru. Trzeba zmienić zamiar. Mamy co jeść, mam pracę, mogę sobie pozwolić, by zaprosić wszystkich na kolację. Pomóżcie mamie. Chcielibyśmy jajecznicę z kiełbasą. Co się stało? Bernadetta chyba nie żyje. Jest strasznie blada. Ale gdzie jest? Zanieśli ją do pani Nicolo. Bardzo proszę, wyjdźcie wszyscy. Zostawcie ją w spokoju. Bardzo źle się czuję. Chyba przychodzi do siebie. Zobacz, mamo, otwiera oczy. Czujesz się lepiej? Tak, dziękuję. Przyniosę ci gorącego mleka. Dziękuję, ale nie potrzebuję niczego. Co ci się stało? Powiedz. Mówiła do mnie pani. Mówiła do ciebie? I co ci powiedziała? Powiedziała, jeśli chcesz sprawić mi przyjemność, przychodź tu codziennie przez 15 dni. A później dorzuciła, nie przyrzekam ci szczęścia w ziemskim życiu. Szczęśliwa będziesz później. Prosiłyśmy Bernadette, by nas ze sobą wzięła, bo chciałyśmy zobaczyć panią. I widzieliście ją? Nie, nikt jej nie widział, ale Bernadetta mówi, że ją widziała. Bernadetto, jak się czujesz?
Dobrze, mamo. Nie ma powodu do zmartwienia. Nie ma powodu. To wszystko, co masz mi do powiedzenia. Umieram ze strachu. Biegnę do ciebie jak szalona. Zostawiam obiad, który się przypala, a ty mi mówisz, że nie ma powodu do zmartwienia i siedzisz tu sobie jak jakaś królowa na tronie. Niech pani jej nie bije. Ona jest aniołem Boga. Anioł. Stała się pośmiewiskiem całego Lourdes. Chodź, mamo. Może uda nam się wrócić do domu przed powrotem ojca. Nigdzie się stąd nie ruszę, zanim mi nie przyrzekniesz, że już nigdy więcej nie pójdziesz do Massabiel. Mamo, ja nie mogę ci tego przyrzec. Pani mnie poprosiła, bym chodziła tam codziennie przez 15 dni. Bernadetto, przyrzeknij to mamie. Twój stan zdrowia nie jest zbyt dobry. To chodzenie źle na ciebie wpływa. Dobrze, mamo. Przyrzekam ci to. Nie pójdę tam, jeśli ty sama mi na to nie pozwolisz. Zapewniam cię, że nigdy to nie nastąpi. Wyślę cię do cioci Bernardy i tam zapomnisz o tym szaleństwie. Do domu. Dziękuję za gościnę, pani Nicolo. I panu też. Co o tym wszystkim myślisz? Myślę, że nie rokuje to nic dobrego. Mimo to myślę, że dopóki będę żył, nigdy nie zobaczę czegoś piękniejszego niż twarz tej dziewczyny, tam w Massabiel. Co chodzi? Bernadetta płacze. Co ci jest, maleńka? Chodź tutaj do mamusi, blisko ognia. Ta pani była tak piękna, że kiedy pomyślę, że już nigdy jej nie zobaczę, no już dobrze, moje dziecko. W twoim wieku często widzi się rzeczy, których nie ma, ale później to przechodzi. Musisz o tym zapomnieć. Stajesz się kobietą. Wyjdziesz za mąż, będziesz miała dzieci, tak jak ja. Mój Boże, jak szybko przemija życie. Jak szybko przemija, córeczko. Jeśli to dłużej tak potrwa, boję się o nią. Z nikim nie rozmawia, nie je, nie śpi. Bernarda, dlaczego jej nie zabierzesz do siebie? Nie wyobrażasz sobie, co to znaczy, kiedy wytykają cię palcami jako ojca obłąkanej. Przecież jestem godnym szacunku młynarzem. Ale jesteś ojcem, a ty zapominasz, że jesteś jej matką. To przecież wy powinniście ją zrozumieć i pomóc jej, a nie odsyłać jak worek mąki. Ale ja myślę tylko, myślisz o sobie.
Bernadetta jest niewinnym i szczerym dzieckiem. Ona nie wymyśliłaby czegoś takiego. Widzi tę panią i nawet jeśli nikt inny jej nie widzi, to skąd możecie wiedzieć, że to ona się myli, a nie wy? A może to zjawisko boskie? Cóż znowu, boskie zjawiska nie pojawiają się w niegodnych miejscach. Jezus narodził się w stajni. Ta historia Bernadety jest dziwna, a ponieważ ta pani poprosiła ją, by ona tam przychodziła przez 15 dni, ona musi pójść do tej groty. Ja na to nie pozwolę. Musisz pójść razem z nią. Nie wolno ci chować głowy w piasek i udawać, że to, co robi twoje dziecko, zupełnie ciebie nie dotyczy. To już nie zabawa. Pomyśl, jakie to ma dla niej znaczenie. Ale co ludzie powiedzą? Nic. Wy musicie być przy niej. Wszystkie kobiety z rodziny winny być z nią, winny jej pomóc. Ja też tam pójdę. I niech ktoś spróbuje śmiać się z niej w mojej obecności. Ta sprawa została już przedłożona Radzie i zatwierdzona. Jestem całkowicie przekonany o słuszności pańskiej prośby i przychylam się do niej, dołączając moje rekomendacje ministrowi spraw wewnętrznych. Podpisano baron Massi, prefekt. Widzicie, wysiłki waszego burmistrza zaowocowały. Nawet najwyższe władze myślą o tym, by założyć w Lourdes kolej. Wspaniale. Cudownie. Komisarzu, o co chodzi? Ta Subiru znowu idzie do Massabielle. Co mam robić? Jak to myślałam, że matka jej zabroniła. Dzisiaj matka idzie razem z nią. To nieprawdopodobne, by coś takiego działo się w XIX wieku. Przecież ona jest obłąkana albo ma halucynację. Radziłbym jednak działać bez zwłoki. Jeśli już nawet burmistrz zacząłby zajmować się tą sprawą, nadałoby jej to tylko rozgłosu, którego prasa na pewno nie zignorowałaby. Ta sprawa leży w kompetencjach prokuratora. Niestety nie posiadamy podstaw, by wnieść jakąś skargę. Tym powinien się zająć komisarz policji. Nikt tu nie przekroczył żadnego prawa. Niech się tym zajmie posterunkowy. Massabielle leży w pańskim rejonie, tak. Niech się pan tym zajmie. Przybiegłam, żeby powiedzieć ci, że dzisiaj nie jestem sama. Mam nadzieję, że nie sprawi ci to przykrości. Jest mama, ciocia Bernarda, moja siostra i wiele innych osób. Przepraszam, ale nie pozwolono mi przyjść samej. Każdy może tu przyjść. Gdzie jest? Tutaj? Tak, na schodkach. Pozdrawia cię, widzisz? Natychmiast opuścić to miejsce, wracać do swoich domów, słyszycie?
Powiedziałem rozejść się. Jeden policjant sobie nie poradzi. To wołało pomstę. Niesłychane. I te pisarczyki miały odwagę coś takiego napisać. Będzie się z nas śmiała cała Francja. I właśnie teraz, kiedy w Lourdes miała powstać sieć kolejowa. Pomyślcie tylko, a ja naszkicowałem już nawet plan stacji. Sądzi pan, że się tym zainteresują? Cóż znowu, któż chciałby wprowadzać sieć kolejową w miejsce, gdzie po grotach spokojnie sobie duchy grasują? Przecież my się zajmujemy poważnymi sprawami. Nie możemy zajmować się bredniami jakiejś oszustki czy idiotki. Ona zagraża przyszłości miasta. Musimy natychmiast opanować to szaleństwo. Ale jak? Potrzebny jest prokurator. Bardzo chciałbym zakończyć tę bufonadę, moi panowie, ale jak? Idzie sobie dziewczyna za miasto, klęka, odmawia różaniec i wraca do domu. I proszę mi powiedzieć, czy w tym jest coś nielegalnego? To może być obrazą uczuć religijnych. Doprawdy? Oczywiście. To, że ona widzi świętą dziewicę w takim miejscu, z pewnością nie może pochlebić świętej rodzinie. Właśnie w tym problem. Ona nie twierdzi, że widzi świętą dziewicę. To ludzie tak mówią. Mówi, że widzi panią, jakąś piękną panią. A widzenie pięknej pani według kodeksu karnego nie jest przestępstwem. Na szczęście, inaczej ludność Francji rodzaju męskiego szybko skończyłaby w więzieniu. To nieodpowiedni moment na żarty. Proszę, o co chodzi? Przepraszam, ale doktor Dozu chciałby z panem porozmawiać. Niech zaczeka. Chwileczkę. Doktor Dozu mógłby się nam przydać. Nie zaniedbujmy tej możliwości, jaką dałoby nam stwierdzenie u tej dziewczyny obłędu. Proszę poprosić doktora. Proszę wejść, doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. Co tam u pana, doktorze? Bardzo mi przykro, że panu przeszkadzam, ale porobiłem pewne badania w związku z wypadkami w Massambiele. Dzisiaj właśnie zbadałem dziewczynę. Może zainteresuje panów diagnoza? Tak, oczywiście, doskonale. Co doktor stwierdził? Przybyłem do groty razem ze wszystkimi. Subiru uklęknęła od razu przy grocie, tam przy tych skałach, a jej gesty, jej mimika twarzy i całe jej zachowanie były piękne i czyste. A pan coś zobaczył w tej grocie? Nie. A inni? Nikt nic nie widział. I nikt się z niej nie śmiał? Nie. Było w niej coś, co nie pozwalało się śmiać. Jej wzruszenie było tak wielkie i prawdziwe, że udzielało się innym. Do tego stopnia już miało się nieomal wrażenie, że widzi to samo, co ona. Ale wracając do niej, po pewnym czasie jej twarz stała się biała jak marmur, a skóra prawie przeźroczysta. Mogłyby to być objawy wylewu, więc zmierzyłem jej tętno, ale było zupełnie normalne. Nie stwierdziłem też żadnych objawów uszkodzenia systemu nerwowego ani histerii. Nawet krążenie było normalne. I mówiła coś do tej zjawy w grocie? Ponieważ stałem obok niej, usłyszałem, że dwa razy wyszeptała tak. Najprawdopodobniej w odpowiedzi na to, co przed chwilą usłyszała. Bo zaraz potem zwróciła się do tłumu i powiedziała: módlcie się za grzeszników. Jeśli ktoś mówi do czegoś, czego nie mam, to znaczy, że jest chory umysłowo. Była to następna możliwość, jaką wziąłem pod uwagę. Aby zbadać jej zdolności umysłowe, zadałem jej pytanie. Czy wiesz, kto to jest grzesznik? W odpowiedzi usłyszałem, oczywiście, proszę pana, grzesznik to człowiek, który kocha zło.
Uważam, że to piękna odpowiedź. Spodobała mi się, ponieważ powiedziała kocha, a nie czyni. Po takiej odpowiedzi wykluczam możliwość stwierdzenia jakiejkolwiek choroby umysłowej. W takim razie jest oszustką. Nic nie potwierdza takiego przypuszczenia. Czyż mam myśleć, drogi doktorze, że i pan dołączył do szeregów tych wierzących widzeniem? Jestem lekarzem. Współpracuję z czasopismem lekarskim. Jestem członkiem paru naukowych stowarzyszeń. Myślę, że to wystarczy. O ile dobrze zrozumiałem pańską relację, wynik jest taki, że nauka wyklucza oszustwo, wyklucza chorobę umysłową, a cudu nie uznaje. Tak więc pytam nauki, co pozostaje? No właśnie, co pozostaje? Gdyby tak zainterweniował Kościół, ludzie nie mogliby mieć do nas pretensji. Co więcej, moglibyśmy odsunąć się na bok od całej tej sprawy, pozostając w zgodzie i z Kościołem, i z ludźmi. Byłoby to najlepsze wyjście z sytuacji. Proboszcz w domu? Tak, proszę wejść. Dzień dobry, proszę wejść i zdjąć okrycia. Przypuszczam, że panowie w sprawie Subiru? Tak. A zatem muszą panowie wiedzieć, że wydarzenia w Massabielle nie mają dla Kościoła żadnego znaczenia. Miło nam to słyszeć, ojcze. Tak więc ksiądz porozmawia z tą dziewczyną. To mnie w ogóle nie obchodzi. To jest zadanie władz cywilnych. Mieliśmy nadzieję, że ksiądz mógłby nam pomóc. Właśnie to robię. Mogą panowie zabronić wiernym chodzenia do tej groty. Czy ksiądz nie mógłby tego zrobić? Ksiądz ma taki wpływ na ludzi. Nie będę nadawać znaczenia tym przesądom. Zmusza ksiądz w ten sposób państwo do wydania nowej ustawy zakazującej Kościołowi tworzenia nowych miejsc kultu bez zgody ministra. Kościół nie ma zamiaru otwierać żadnych nowych miejsc kultu. Kościół nie wspomaga ani nie uznaje tych pogańskich praktyk w Massabielle. Dlaczego więc Kościół pozwala swoim wiernym na tego rodzaju pogańskie praktyki? Słyszałem, że ze zwykłego kuchennego stołu zrobiono ołtarz i to w takim miejscu. Nadawałoby się to na wysypisko śmieci. Ale oni się modlą, a modlitwa, panowie, jest zawsze dobra. No tak. Dobrze. Chyba już pójdziemy. Dziękujemy, ojcze. Do widzenia. No i co teraz? Zgadzając się z nami, obciążył nas tym problemem. Na nieszczęście ci, którzy chodzą tam z tą dziewczyną, to mieszkańcy naszej gminy. Już sama myśl, by występować przeciwko nim, nie jest dla mnie zbyt miła, tym bardziej, że zbliżają się wybory. Ale dlaczego to my mieliśmy przeciwko nim występować? Zwróćmy się do władz wyższych. To doskonały pomysł. Uznaję ten problem za typowo lokalny i dlatego to władze lokalne muszą się nim zająć. Prosiłbym też, aby mnie do tego nie mieszać. Sprawa ta wymaga bezzwłocznego rozwiązania, a wybór środków i metod pozostawiam pańskim zdolnym współpracownikom i panu. Podpisano, baron Massai, prefekt. Proszę, to tak jak generał, będąc sam w bezpiecznym miejscu, daje żołnierzom rozkaz do ataku, wiedząc, że twierdza nie do zdobycia. Pańskim zdolnym współpracownikom. Tak, są zdolni, bo jest do wykonania bardzo niewdzięczne zadanie. Ile kłopotu narobiła ta głupia dziewczyna. Czegoż można wymagać od tych stworzeń, które wyrosły w atmosferze absurdalnego zabobonu i były karmione religijnymi dogmatami. Ta dziewczyna, upierając się przy swoim, zagraża postępowi i cywilizacji.
Przyznaję, że dziewczyna jest niebezpieczna. To fanatyczka. I kiedy fanatyzm wysuwa się do przodu, ludzkość cofa się do tyłu. I dlatego będę go zwalczał, używając wszystkich możliwych środków. Ja nie znam się dobrze na wielkiej polityce, ale znam się na złodziejach i drobnych przestępcach. Wiem, jak ich przestraszyć i zmusić do mówienia. Jeśli da mi pan tę dziewczynę na 5 minut, to już nigdy więcej tam nie pójdzie. Musimy to uzyskać, używając wszystkich środków i metod. Nie byłbym tak bezwzględny. Postaram się to załatwić. Proszę tylko pomyśleć, może nie będę nawet musiał podnosić głosu. I pewien jestem, że z tymi ludźmi nie można się obchodzić w białych rękawiczkach. Zobaczymy. Proszę zawołać 2 policjantów. Oto i ona. Poczekaj na mamę. Nie przestrasz jej. Powiedz, że poszłam z tymi panami do ratusza. Dlaczego ją zaaresztowaliście? Nie mieszać się do prawa. Prawo, piękne mi prawo. Pani Derue. Zabierają ją. Zabierają Bernadette. Pani Profer. Niech pani zobaczy, co te świnie robią. Odsunąć się. Zająć się swoimi sprawami. Te rzeczy was nie obchodzą. Czy wiesz, kim jestem? Tak, proszę pana. Pan jest prokuratorem cesarskim. To oznacza, że zostałem mianowany przez samego cesarza. On dał mi władzę karania każdego, kto wystąpi przeciw prawu. Czy teraz rozumiesz już, kim jestem? Pan jest prawie tym samym, co pan Jacomet. Więcej. Ja jestem jego zwierzchnikiem. On szuka przestępców. Ja ich karzę i wysyłam do więzienia. Teraz, kiedy już znasz moją władzę, proszę cię, byś już nigdy więcej nie chodziła do Massabiel. Ale ja muszę. Przyrzekłam to pani. Znowu z tą panią. Bernadetto, sama chyba przyznasz, że jesteś mało wykształcona, w dodatku najgorsza w klasie. Prawda. Jestem bardzo głupia. No widzisz, nie jesteś aż tak głupia. Przyznaj wreszcie, że ta pani to tylko wytwór twojej imaginacji lub snu. Raz może się zdarzyć, że sen bierze się za jawę, ale nie 6 razy. A może ci to ktoś sugeruje? Nie, proszę pana, nikt nie mógłby mi tego wmówić. Czy to nie dziwne, że twoja rodzina była biedna przed twoimi wizytami w Massabiel, a teraz matka twoja pracuje u bogatej rodziny, a ojciec ma stałą pracę? Twoi wielbiciele zanieśli do domu masę ubrań i innych rzeczy. Jeśli sąd ustali, że twoja pani jest próbą dobrze ukartowanego oszustwa, źle na tym wyjdziesz. Ja nie przyjęłam niczego, co by się pani nie spodobało. Dziewczynko, ja ci się tylko staram pomóc. Nie tędy droga, on niczego nie osiągnie w ten sposób. Nie wymagam od ciebie, abyś przyznała się do swojego szaleństwa. Chciałbym jedynie, byś usłuchała rad. Zrobię to, jeśli tylko będzie możliwe. Teraz daj mi rękę. I przyrzeknij, że już nigdy do groty nie pójdziesz. Nie mogę tego przyrzec. Pamiętaj, że jestem prokuratorem cesarskim. Już mi pan o tym powiedział. Posłuchaj mnie dobrze, Bernadetto. W pokoju obok jest Jacome, a on jest okrutny i zły. I wszystkich traktuje jak przestępców. Jeśli mi odmówisz, będę zmuszony cię jemu przekazać. I będzie to straszne. W jednej sekundzie będziesz płakać i krzyczeć. Mogę ci tego zaoszczędzić. Więc jak? Nie mogę. Ja już obiecałam pani. Dobrze. Skończyłem z tobą. Jeśli sama chcesz cierpieć, idź. Tak, proszę pana.
Come ti chiami? Jak się nazywasz? Przecież pan zna moje nazwisko. Come ti chiami? Jak się nazywasz? Subiru Bernadetta. Zanim rozpoczniesz zeznania, musisz wiedzieć, że wszystko, co powiem, zostanie zapisane. A twoje zeznania zostaną odesłane do prefekta cesarskiego. Poza tym ten pan będzie świadkiem. Dlatego też uważaj na to, co mówisz. A więc, kto to jest ta pani, którą twierdzisz, że widzisz? Nie wiem tego, proszę pana. Jak jest ubrana? W białą szatę, niebieski pas, a przy każdej stopie ma róże. Czy jest nieruchoma? Czy przypomina posąg w kościele? O nie, jest bardzo naturalna. Mówi do mnie, porusza się, a nawet się do mnie uśmiecha. A twoi rodzice wierzą w tę historię? Nie, proszę pana. Myślę, że nie. A ja mam uwierzyć? Jeśli ta pani istniałaby, widzieliby ją również inni. Nie wiem, dlaczego jej nie widzą. Ona przecież tam jest. A teraz uważaj. Przeczytam ci twoje zeznania, a ty mi je potwierdzisz. Bernadetta Subiru oświadcza, że pani nosi niebieską szatę i biały pas. Nie, białą szatę i niebieski pas. Sama sobie zaprzeczasz, powiedziałaś biały pas. Musiał się pan pomylić, pisząc. Bernadetta Subiru oświadcza, że pani podobna jest do figurki Matki Boskiej w kościele. Nie, to nieprawda. Zupełnie nie jest do niej podobna. Dość tego. Jedynie szczere wyznanie może cię uratować. Nazwiska osób, które z tobą współdziałają. I nie próbuj kłamać. I tak je znam. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Wytłumaczę ci. To ludzie, którym zależało na rozpętaniu tej idiotycznej historii. To oni kazali ci powtarzać ciągle to samo. A teraz mów, co to za ludzie. Przed chwilą pan mówił, że pan ich zna. Na zewnątrz czeka tylko policja na mój rozkaz, by odprowadzić cię do więzienia. Ale jeśli mi obiecasz, że już nie pójdziesz do Massabiel, to nie mogę. Ja już obiecałam pani. A więc mam zawołać policjantów? Cóż mogę zrobić, jeśli mnie zaresztują? To nie wszystko. Zaresztuję również twojego ojca i twoją matkę, a twoje rodzeństwo umrze z głodu. Wejść. Czego u diabła chcecie? Moja córka. Chcę moją córkę. Posłuchaj, Subiru. Ta sprawa z grotą musi się zakończyć. Przecież mnie też o to chodzi. Dziewczyna jest niepełnoletnia i to pan jest za nią odpowiedzialny. Proszę zabronić wychodzenia gdziekolwiek indziej poza szkołą. To musi się skończyć. A teraz proszę wyjść. No i co pan o tym myśli? Myślę, że miał pan wiele szczęścia, że ojciec tej dziewczyny przyszedł w odpowiednim momencie. To, że ona chodzi do Massabiel, dodaje jej ważności w oczach jej koleżanek. To godne pożałowania. Proszę ojca o zgodę, by poszły do groty i zobaczyły wszystkie dziewczęta. Nie, biskup zabronił nawet o tym mówić. I ma rację. Czy przypomina sobie siostra tę dziewczynę z Avignonu, Rosemilii? Ona również twierdziła, że widziała Matkę Boską. Kościół okazał jej życzliwość i zrozumienie, a ludzie taką postawę zrozumieli jako aprobatę. A później, kiedy wykryto oszustwo, Kościół został oskarżony o współpracę. I natychmiast zatriumfowały siły antyklerykalne i rozwinął się ateizm. To nie może mieć tutaj miejsca. Ale ja chciałam coś innego, aby przed całą klasą udzielić jej nagany. W szkole? Tak, ojcze. Siostra ma na to moje pozwolenie. Do widzenia, ojcze. Thank you.
può durare così. To tak nie może trwać. Co noc to samo. Una notte dopo l'altra. Biedne maleństwo. Chodź do mnie, co oni ci zrobili? Powiedz mi. Ja muszę zobaczyć pana. Zobaczysz. Nie zważaj na to, co mówi siostra przełożona. Wrócisz do Massabielle i nikt ci w tym nie przeszkodzi. Ce l'ho pure fatto. Tu la vedrai. Mam nadzieję, że prefekt przeczyta tę gazetę. Różni się nieco od poprzedniej, nieprawdaż? Proszę posłuchać. Władze Lourdes zasługują na najwyższą pochwałę za umiejętne zakończenie tej bezsensownej historii. Mam niestety wrażenie, że oni jutro znów ruszą do ataku. Co by na to wskazywało? Ponieważ widzę o wiele dalej niż pan, panie burmistrzu, szczególnie z tego miejsca. Powiedziałem im, że wsadzę wszystkich do więzienia. Ostrożnie, komisarzu. Będę musiał zaraz ich wypuścić, a wtedy ośmieszymy się tylko. No to co ich może powstrzymać? Komisarzu, wiem, już wiem. Kierują się w stronę Massabielle. Nie musi mi pan tego mówić. Nie tylko Massabielle. Oni już tam dzisiaj byli o 5:00. Teraz idą do proboszcza. Do proboszcza? Tak, dziewczyna mówi, że ma dla niego jakąś wiadomość. Dobrze, panowie, teraz kościół, chcąc nie chcąc, będzie musiał zająć jakąś pozycję. Przepraszam, ojcze. Czego chcesz, kim jesteś? Bernadette Soubirous. A to ty jesteś tym fenomenem, o którym mówi cała Francja. Jeśli ośmielicie się wejść do mojego ogrodu, każę was zaaresztować. Czego ode mnie chcesz? Pani mi powiedziała. Jaka pani? Ta pani z Massabielle. Nie znam jej. To ta pani, która mi się ukazuje. Innym też? Nie, ojcze. Zapytała się o jej imię? Tak, ale mi nie odpowiedziała. Może jest głuchoniema? Nie, wciąż do mnie mówi. Co? Właśnie przed chwilą powiedziała mi, żebym poszła do kapłanów i powiedziała im, by wybudowali tam kaplicę. Kapłani, a cóż to oznacza? Nie rozumiem, co ta pani mówi. Dlaczego używa słowa kapłani? My, katolicy, mamy księży, a każdy z nich ma swój tytuł. Ale pani powiedziała kapłani. Tak więc nie tu powinnaś przyjść. A masz może pieniądze na kaplicę? Nie mam ani grosza. Wracaj do swojej pani i powiedz jej, że jeśli chce kaplicę, musi dostarczyć pieniądze. Dobrze, ojcze. Możesz jej także powiedzieć, że proboszcz z Lourdes nie uważa za stosowne, by jakaś pani ukazywała się na skałach z nagimi stopami i żeby wysyłała dziewczynę jako swojego posłańca. A przede wszystkim powiedz jej, że proboszcz chciałby mieć święty spokój. Tak, wielebny ojcze. Poczekaj. Widzisz tę miotłę? Tak, ojcze. Posłuchaj. Jeśli jeszcze raz ośmielisz się zakłócić mój spokój, wiesz co zrobię? Wezmę tę miotłę.
Proszę. Zapomniałam o czymś, ojcze. Pani prosiła również o zorganizowanie procesji. Procesji. A nie sądzisz, że jutro byłoby za wcześnie dla twojej pani? Nie. Jestem pewna, że ona byłaby szczęśliwa. Chwileczkę. To ja zadecyduję, kiedy będziesz mogła pójść. Zamknij drzwi. Chcę, abyś przekazała swojej pani wiadomość ode mnie. Dobrze, wielebny ojcze. Uważasz ją za niezwykłą, czyż nie? Tak, wielebny ojcze. Dobrze. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest niezwykła. Słyszałam, że gdzieś przy grodzie jest krzak dzikiej róży, prawda? Tak, dokładnie pod wnęką, w której ukazuje się pani. Doskonale. Przekaż więc jej ode mnie te słowa. Proboszcz z Lourdes chciałby, by uczyniła ona jakiś maleńki cud. Chciałby, aby teraz w lutym zakwitł ten krzak róży. Zrozumiałaś? Tak, wielebny ojcze. No to powtórz to, co powiedziałam. Proboszcz z Lourdes chciałby, żeby pani uczyniła jakiś cud. To znaczy, żeby zakwitł w lutym krzak róży. Dobrze? Tak. Powiem to mojej pani. Do widzenia, ojcze. No, panowie, idę oglądać cud. Proszę mi przynieść stuzin róż. Sądzę, że raczej przyprowadzę panu setkę tuzinów rozczarowanych ludzi. Ale to nie proboszcz ustalił dzień. Skąd wiecie, że to właśnie dzisiaj? To nie my. To jej wyznawcy twierdzą, że to stanie się w czwartek. Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto ma dużo fantazji, wydedukował, że skoro pani ukazała się w czwartek, więc róże także muszą w czwartek zakwitnąć. Róże nie róże. I tak nie uda się nam zniszczyć wiary tej dziewczyny. Czy to samo można powiedzieć o innych? A co by pan powiedział, gdyby naprawdę zakwitły? Radziłbym nie lekceważyć proboszcza z Lourdes. Jest najlepszym znawcą róż w okolicy. Zobaczymy. Wątpi pan więc, że proboszcz? Ja chcę tylko powiedzieć, że to dziwne, iż wybrał on sobie krzak róży wśród tylu innych rzeczy. Dlaczego nie poprosił o zamianę skały w złoto lub wody w wino? I nic nie będzie. Cicho. Przecież mówię ci, to niemożliwe. Róże nie zakwitną. Bądź cicho. Dobrze. Sam zobaczysz, to się nigdy nie zdarzyło.
Ja nie widzę, a ty? Napij się wody i obmyj sobie twarz. Nie, nie do rzeki. Nie do rzeki? Do źródła. Jedz trawę. Mam jeść trawę? Cóż ona robi? Napij się wody i obmyj sobie twarz. Znaleźć źródło, napić się wody i obmyć twarz? Obwąchuje ziemię jak pies i wyrywa ziele. Chodź, córeczko. Nie, muszę obmyć sobie twarz u źródła. Pani mi tak powiedziała. Tu nie ma żadnego źródła. Jest, pani mi powiedziała. To tylko biedna obłąkana. Obywatele, w końcu na własne oczy ujrzeliście to, o czym władze wiedziały już od dawna. Cała ta historia to tylko wytwór chorego umysłu. Zostaliście oszukani przez obłąkaną. A teraz wracajcie do waszych domów i już nigdy więcej tu nie wracajcie. To tylko biedna obłąkana. Tak, idziemy stąd. Chodź, Antonio, nie ma sensu, byś tu zostawał. Mówiłem ci, byś się niczego nie spodziewał. Naucz się nie oczekiwać niczego od niebios. A wtedy, jeśli nic nie dostaniesz, nie będziesz rozczarowany. Idź sobie. I zostaw mnie samego. Dobrze, jak chcesz. Kiedy byłem dzieckiem, pamiętam, że uczono mnie, że Matka Boska jest dobra i litościwa. Okazała według ciebie litość tej dziewczynie przed chwilą, a może okazała ją mnie? Tego dnia nigdy nie zapomnę. N
Non dimenticherò mai quel... Rzeźbiłem właśnie dla kościoła figurkę Matki Boskiej. W pewnym momencie jakiś odprysk ugodził mnie w oko. Skończyła się dla mnie możliwość wykonywania mego zawodu. I to była zapłata Matki Boskiej. Zraniła mi oko. Od tej chwili widzę jakby przez mgłę. Tutaj. Popatrz. Bernadetta mówiła, że jest tutaj źródło i nazwali ją obłąkaną, a ono tu jest, Bourier. Szybko, zawołaj wszystkich. Wracajcie. Chodźcie tutaj. Doktorze, gdzie jest doktor? Doktorze, moje oko, ja widzę. Posmarowałem je tylko błotem z groty i widzę. To cud. Nie śpiesz się tak z tymi cudami. Podejdź tu bliżej. Siadaj. Dobrze. Popatrz w sufit, a potem przed siebie. Wystarczyło, że posmarowałem je błotem z groty, a potem pomodliłem się i widzę. Uspokój się. Ale to cud, doktorze, to cud. Nie ruszaj się. Nie widzę żadnej poprawy. Cztery plamki na rogówce. Dokładnie tak samo jak 6 miesięcy temu. Ale ja widzę, doktorze. Teraz widzę wyraźnie. Dottore, ora tutto è chiaro. Perché ti sei messo a... Zacisnąłeś mocno źrenicę. Będziesz widział wyraźnie jeszcze przez jakiś czas, ale potem to przejdzie. Per un po' vedrai. Spójrz na tę tabelę, spójrz. Guarda quella tabella. Sì, signore. Dobrze. Puoi leggerci con la... Czy widzisz prawym okiem, co tam pisze? Nie. A lewym też nie. A dwojgiem oczu? Nie. No tak. Doktorze, ja nie umiem czytać, ale widzę. Widzę naprawdę. Widzę pana. Widzę wszystko. To cud. Przyjdź jutro, kiedy będziesz spokojniejszy. Dobrze. Ale to cud. Teraz rozumiem. Od kiedy wpadł mi do oka ten kawałek marmuru, Matka Boska starała się mi pomóc i nareszcie to się jej udało. I widzisz trochę lepiej? Teraz wszystko widzę. Nadziei. Niemożliwe. Zawołajmy Luizę. Zawsze mi pomagała. Jest już za późno. A zresztą może tak będzie lepiej.
Chyba nie chciałabyś, by syn twój był przez całe życie kaleką. Nie chcę go utracić. Nie. Zofio. Zatrzymaj się. Ktoś nadchodzi. Nie widzę nikogo. Spójrz. Co robisz? Oszalałaś? Zostaw mnie. Panie, zabierz to dziecko, albo zwróć mi je. Jak to możliwe? Pojawiła się substancja muskułowa. Co to znaczy? To znaczy, że jeszcze wczoraj nogi dziecka były całkowicie sparaliżowane, a dzisiaj są zdrowe jak wasze. Dlatego też pan rozumie, jak ważne jest dla mnie potwierdzenie mojego rozpoznania. Czy pan jest zupełnie pewien, że wykluczona jest możliwość pomyłki w pańskich poprzednich diagnozach? 25 sierpnia, temperatura podniesiona, gwałtowne konwulsje, całkowity paraliż nóg. Jest pan zupełnie pewny, że to nie z powodu krzywicy? Najzupełniej. W takim razie to by oznaczało, że woda z masa biel zawiera jakąś bardzo silnie działającą substancję terapeutyczną. W każdym razie jeszcze dzisiaj opiszę ten przypadek i wyślę do redakcji medycznego czasopisma. Zastanowiłbym się przed zrobieniem podobnego kroku. Mógłby pan się ośmieszyć. Nie mam zwyczaju wierzyć w to, czego nie widzę. A co na to ksiądz? Ksiądz się jeszcze nie wypowiedział. Co ksiądz myśli o tym wszystkim? W przeciwieństwie do lekarzy, ksiądz musi wierzyć w wiele rzeczy, których nie widzi. I przyznaje, że jest to czasami bardzo trudne. Wczoraj, kiedy tu przyszedłem, było bardzo ciemno. A dzisiaj jest już o wiele jaśniej. Spójrz na jego nogi, są proste i mocne. A to dzięki Bernadecie. Chciałbym się pomodlić. Módlcie się w kościele. A teraz wracajcie do domu. Zapraszamy was dzisiaj na kolację. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, Bernadetto. Dziecko do lodowatej wody, a ono zaczęło płakać, ale nie tak jak chore dziecko.
Płakało jak zdrowe. A obaj lekarze stwierdzają, że nastąpiła ogromna zmiana. Twierdzą, że nie potrafią sobie tego wytłumaczyć. Co ojciec o tym myśli? Także jestem zdumiony. Proszę pamiętać, że wcześniej dziecko nie miało nawet siły płakać, a po powrocie do domu usnęło spokojnie i kiedy się obudziło, uśmiechało się i chciało jeść i poruszało nóżkami, a przecież od urodzenia miało zanik mięśni. Tak więc doktorzy nie mogli zrozumieć, co się stało. Wygląda jak góra cukru pokryta mrówkami. Jutro będzie lepiej. Pani prosiła ją, by przychodziła przez 15 dni, a jutro to już 15 dzień. Możliwe, ale to już nie ciekawość, to choroba. Tłum tu przyjdzie, nawet jeśli jej nie będzie. A co pan tu robi? Radzę sobie jakoś. Co pan tam ma? Moja żona jest chora. Ma pan tam żonę? Zobaczymy, co tam jest. Chcę sprzedać trochę kasztanów i wina. Niedługo i kiełbasę. Kiełbasę też mam. Gorące kasztany. Przecież chyba ma jakieś imię. I znowu jej nie zapytałaś, a tyle razy ci mówiłam. Dzisiaj zapytałam. Nie zrozumiałam dobrze tego, co odpowiedziała. Powiedz, co ci powiedziała. Chyba nie zapomniałaś. Nie, powtarzałam to sobie wiele razy, aby nie zapomnieć. Powiedziała, jestem niepokalane poczęcie. Niepokalane poczęcie. A czy wiesz, co znaczą słowa niepokalane poczęcie? Nie bój się, dziecko. Nie wezwałem cię po to, by cię strofować. Chcę ci pomóc. Niewielebny. Nie wiem, co to znaczy. Czy rozumiesz znaczenie słowa niepokalane? Tak. Niepokalane znaczy czyste. Dobrze. A poczęcie? Może zresztą to na razie zostawmy. Czy wiesz, co mamy na myśli, kiedy mówimy o grzechu pierworodnym? Tak.
Grzech pierworodny został popełniony przez Adama i Ewę, kiedy oni nie usłuchali Pana Boga. Czy ksiądz ją tego uczył? Czy kiedykolwiek mówił im ksiądz o niepokalanym poczęciu? Nie, o tym dogmacie nawet nie napomknąłem. To nie wchodzi w zakres programu nauczania dla szkół podstawowych. Może mówiła im o tym siostra Luisa? Jestem pewny, że nie. Postaraj się sobie przypomnieć. Może usłyszałaś gdzieś to wyrażenie? Może i tak, ale nie przypominam sobie. Dobrze, spróbuję ci to wytłumaczyć. Święta Dziewica została uwolniona od grzechu pierworodnego już od pierwszych momentów jej życia. Pan Bóg to dla niej zrobił, ponieważ miała zostać matką Pana Jezusa. Czy to rozumiesz, Bernadetto? Nie, wielebny. Zresztą nie mogłabyś tego zrozumieć. Tym bardziej, że poprzez wieki dogmaty stały się dla ludzi pewnikami, o których się nie rozmyśli. Ale może to zrozumiesz. Gdyby Matka Boska mówiła o sobie, nie powiedziałaby: ja jestem niepokalane poczęcie. Ale ja jestem owocem niepokalanego poczęcia. Urodzenie i poczęcie są zdarzeniami. Osoba nie może być zdarzeniem. Nie możesz o sobie powiedzieć: jestem narodzeniem. Twoja pani popełniła duży błąd. Musisz to przyznać. Gdy ją zobaczę, powiem jej to, wielebnym. Przepraszam, ojcze, ale obiecałem pani Tenak, że do niej zajdę. Do widzenia. I co ja mam z tobą zrobić, Bernadetto? Twoje oczy wydają się być szczere, tak samo jak twoje słowa. A mimo to nie mogę ci uwierzyć. A dziś jeszcze mniej niż kiedykolwiek. Proszę cię jako twój spowiednik, nie kłam. Przyznaj się, że to zdanie, które nadaje ci ważności w oczach świata, podsunął ci ojciec, matka lub ciotka, lub jeszcze ktoś inny. Nie mogę się przyznać, bo to nieprawda. Nikt mi niczego nie podsunął. Czy myślałaś kiedykolwiek o swojej przyszłości? Myślę, że będzie zupełnie normalna, jaką zwykle mają dziewczyny. Po pierwszej komunii dziewczęta mają więcej swobody. Wtedy chodzą tańczyć, poznają chłopców, a później, jeśli Bóg zechce, wychodzą za mąż i mają dzieci. Chciałabyś mieć taką przyszłość? Tak, chciałabym tańczyć i mieć kiedyś męża. No to obudź się i to już. Jeśli nie, to przed tobą nie ma żadnej przyszłości. Igrasz z ogniem. Komisarzu, słucham. To źródło w grocie. Ludzie tam chodzą, by z niego pić. Czy nie tak? Nie tylko piją. Nabierają tej wody do wiader, butelek i zabierają ze sobą. Doskonale. A to wciąż trwa. Pan wcześniej uważał, że to tragedia. Szkoda, że nie widział pan teraz. Chorzy, ułomni, a nawet zadrzumieni przybywają tu ze wszystkich stron. Proszę posłuchać tego. 22 grudnia 1789 roku. Zabrania się używania wody pochodzącej ze studni, rzek, strumieni czy innych źródeł bez uprzedniego przebadania jej przez uprawnionego chemika. Wspaniale. Rozumie pan? Byłem pewien, że znajdę w którejś z tych starych ksiąg coś, co się przyda w naszym przypadku. Idę do strażników, by zamknęli grotę. Chwileczkę, komisarzu. Najpierw do burmistrza. Niech on ustali.
Avanti. Proszę. Proszę, panowie. Mam dobre wiadomości, panie burmistrzu. Nareszcie skończy się ten skandal. Znalazłem na to sposób. Skończą się nasze kłopoty. To właśnie woda z Massabielle ugasi ogień. Jest takie stare prawo z 1789 roku. Aby zrobić takie analizy, trzeba zatrudnić wielu chemików, a to zabierze mnóstwo czasu. Pomyślałem sobie, że może za bardzo się śpieszymy. Być może mylimy się, negując możliwość boskiej interwencji w Massabielle. A jestem pewien, że ani panowie, ani ja nigdy nie wystąpilibyśmy przeciwko boskiej woli. Pańska gorliwość religijna jest wzruszająca, burmistrzu, a może wynika ona z faktu, że tłumy przybywających sprzyjają rozwojowi interesów w Lourdes. Oczywiście, nie powinniśmy ignorować tego faktu. Hotele i restauracje są pełne, a kupcy nigdy nie robili tak dobrych interesów. Kolej weźmie również pod uwagę napływ podróżnych i z pewnością przedłuży sieć kolejową dotąd. Tak też myślę. W takim wypadku przydałoby się jeszcze parę hoteli. Trzeba przecież pomyśleć o tych tysiącach pielgrzymów, którzy przybywają tu pełni nadziei. A ci, którzy nie mogą przybyć do Lourdes, moglibyśmy dla nich nalewać wodę do butelek i sprzedawać po przystępnej cenie. Czyż nie mam racji, panowie? Czy pan burmistrz zechciałby ustalić program dotyczący zamknięcia groty? Czy też mam poprosić osobiście barona Massi o pozwolenie zamknięcia jej? Dobrze, zrobię to. Sądzę jednak, że popełniacie panowie duży błąd, nie chcąc się nad tym zastanowić. Courage, fate il proclama. Proszę, komisarzu, czy są jakieś kłopoty? Nie, zwyciężyliśmy tę epidemię. Niestety nie, komisarzu, należałoby najpierw wyeliminować przyczynę. Każę pilnować groty dniem i nocą i nic tam się nie wydarzy. Możliwe, że już się nie zdarzy w grocie. Ponieważ jednak ta pani jest wytworem wyobraźni Bernadety, ona może ją ujrzeć wszędzie, na przykład nad rzeką, u siebie, w domu, a nawet na schodach ratusza. Trzeba by ograniczyć również jej wyobraźnię. Czy słyszał pan coś o doktorze Debo? Tak. Napisałem do niego, prosząc, by przyjechał na parę dni do Lourdes. Un momento. Vieni con me. Pozwól ze mną, proszę. Prokurator cesarski pragnie cię widzieć. Nie może pan jej aresztować, nie zrobiła nic złego. Idziemy. Ma perché vuole tormentarla? Dlaczego ją dręczycie? Jest chora i zmęczona. Zostawcie ją w spokoju. Nie wydaje mi się, aby doktor Dozu przebadał ją w sposób wystarczający. Właśnie, doktor Dozu to lekarz ogólny, a postęp w psychiatrii jest tak szybki, że jedynie specjalista może być na bieżąco. Czy sądzi pan, że dziewczyna jest obłąkana? Drogi profesorze, bardzo szanuję wiedzę medyczną i jako dyletant nie czuję się upoważniony do wydania takiej opinii. Myślę jednak, że już same fakty o czymś świadczą. Ta dziewczyna codziennie chodziła do groty i rozmawiała tam z Matką Boską.
Objawy tego typu są symptomami paranoi. W mojej klinice jest paru paranoików, którzy miewają dość często napady furii. Pozwalacie tej dziewczynie swobodnie się poruszać? Chciałem ją odizolować, ale niestety diagnoza doktora Dozu uniemożliwiła to. Wierzę, że pańskie badania nie będą powierzchowne, doktorze. Zapewniam pana, że będą bardzo dokładne. Być może będę musiał zamknąć ją w mojej klinice w celu przeprowadzenia obserwacji. Na nieszczęście, jeśli chodzi o paranoików, taka obserwacja wymaga zwykle wiele czasu. Psychiatra nie jest ortopedą, który leczy złamanie na miejscu. Tak, oczywiście, rozumiem. Proszę. Zamknij oczy. Teraz drugą nogę. Obróć się. Jestem bardzo zmęczona, proszę pana. Dobrze, możesz usiąść. Ile godzin ma dzień? 24. A ile dni ma tydzień? 7. Ile to jest 7 razy 5? 35. A ile 17 razy 18? Nie wiem. Dobrze. Musiałabym mieć czas, aby policzyć. Proszę zaczekać. Proszę się nie przejmować. Pójdzie do domu i tam ją znajdziemy. Profesorze, jesteśmy na miejscu. Czy mam zaszczyt rozmawiania z proboszczem? Tak, czym mogę służyć? Czy nie moglibyśmy pójść gdzie indziej? To oni wybrali sobie to miejsce, nie ja. Czego panowie chcą? Jestem tu z ramienia sanitarnego Biura Administracji Regionalnej. W zachowaniu Bernadety odkryto pewne anomalie i chciałbym ją wziąć na obserwację. Jestem profesorem psychiatrii i neurologii. Jeśli dziewczyna nie podda się badaniu dobrowolnie, będziemy zmuszeni zastosować prawo z 1839 roku. Jest to przykład bezczelności. I postaram się, aby zrobić wrzawę w całej Francji, co może doprowadzić do upadku wielu polityków. Podejdź tu, Bernadetto. Znam tę dziewczynę tak samo, jak ją zna prokurator. Jeśli ciągle chcecie ją panowie aresztować, proszę bardzo, ale ja jej nie opuszczę. Wołajcie policję. A jeśli policja nadejdzie, co ksiądz uczyni? Jeśli nadejdzie, powiem, dobrze celujcie, bowiem najpierw będziecie musieli mnie zabić. Va bene? Przepraszam. Chodź, Bernadetto. Matka przełożona chce z tobą mówić. Dobrze, naturalnie. Ja chcę z tobą porozmawiać, zanim opuszczę Lourdes. Siostra wyjeżdża jutro. Zostałam odwołana. Słyszałam, że proboszcz z Lourdes chce rozmawiać z biskupem w twojej sprawie. Ale musisz wiedzieć, nawet jeśli twój spryt zwyciężył i udało ci się przekonać tak wiele osób, jest ktoś, kto ci nie wierzy. Tym kimś
Jestem ja. Questa persona sono io. Non ho mai pensato che mi credi. Ja nie wymagam, by siostra mi wierzyła. Se questa è Jeśli to jest jedna z tych twoich rozbrajających odpowiedzi, które zamykają innym usta, to nie wysilej się. Ciesz się, że żyjesz w tych czasach. W przeszłości ci, którzy twierdzili, iż posiadają jakąś nadzwyczajną moc, byli paleni na stosie. Noce całe modliłam się za ciebie i będę to robić nadal. Może jeszcze uda się ocalić twoją duszę. E ora buonanotte, Bernadetto. A teraz dobranoc, Bernadetto. Przychodzę tu w imię sprawiedliwości. Władze robią wszystko, by zniszczyć tę dziewczynę. Kościół nie powinien wtrącać się do tego, co robi władza, a już w tym przypadku wyjątkowo będziemy obstawać przy polityce nieinterwencji. Sądzę, że konieczna jest zmiana tej polityki. Wyznam księdzu, że inni duchowni nie podzielają jego opinii. Wiem, ale tylko ja rozmawiałem z tą dziewczyną. I niestety zacząłem wierzyć, że to Bóg przez nią przemawia i przez nią dokonuje cudów. Drogi proboszczu, jedynie komisja złożona z dostojników kościelnych może orzec, czy to zdarzenie jest cudem, czy tylko wielkim oszustwem. Proszę więc o powołanie komisji episkopatu, aby jak najszybciej przystąpiła do dzieła. Dwa lub trzy niewytłumaczalne zdarzenia to za mało, by wszczynać śledztwo. Te niewytłumaczalne zdarzenia wystarczały, aby przybyły tu tysiące wiernych. Dobrze. Powołamy komisję. Dziękuję. Ale pod pewnymi warunkami. Ksiądz oczywiście rozumie, co to oznacza. Komisja może podjąć jedną z następujących decyzji. Pierwsza. Mała Subiru jest oszustką. Zostanie więc zamknięta w zakładzie poprawczym. Druga. Mała Subiru jest obłąkana i pójdzie do zakładu dla umysłowo chorych. Trzecia. Mała Subiru jest rzeczywiście wyjątkowym zjawiskiem. Kiedy komisja zacznie działać? Niestety jest to niemożliwe, dopóki grota jest zamknięta. Wystarczy list eminencji, by ją otworzyć. O nie! To cesarz musi zarządzić. I wtedy komisja może zacząć pracę, nie wcześniej. Kiedy zostanie zawiadomiony cesarz? Nigdy. I nie zamierzam wcale powoływać komisji. Dziwi to księdza. Szczerze mówiąc, tak. Daję możliwość waszej pani pokazania, kim ona naprawdę jest. Jeśli jest Matką Boską, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a więc przekona cesarza. Jeśli to jej się nie uda, to jest zwyczajną oszustką. I grota pozostanie zamknięta, a myśl o powołaniu komisji spali na panewce. Ciekaw jestem, kto zwycięży. Pani czy cesarz? Stać wszyscy. Jesteście aresztowani. Wychodzić. Imię, nazwisko, wiek, zawód. Giacomo Cruzo, stolarz, 46 lat. O co oskarżony? O branie wody w Massabiel. Zapłacić karę 1 franka. Następny. Kobieta.
Nome, età, occupazione. Imię, nazwisko, wiek, zawód. Bria Leontina, 34 lata. Komisarzu. Bria? Bria, czy nie jest pani przypadkiem krewną Milana Bria? To mój mąż. Nazywam się Victor Diton, prokurator cesarski. Czy zechciałaby pani przejść do mego biura? Zostałam zaaresztowana razem z innymi i nie chcę być traktowana inaczej. Przykro mi, pani nosi tak wielkie nazwisko. Jeśli już nawet osoby takie jak pani łamią prawo, cóż może uczynić biedny urzędnik? To samo, co uczyniłby z innymi. Dobrze, proszę pani, zmuszony jestem prosić ją o zapłacenie kary 1 franka. Z przyjemnością, proszę pana. A to są pieniądze za moich współtowarzyszy kryminalistów, którzy nie mają pieniędzy. A teraz, czy mogę prosić o butelkę? Butelka jest skonfiskowana. Jednak nie sądzę, by nią pozostała. Napełniłam ją na prośbę pewnej bardzo ważnej osoby. Mogę zapytać, kto to taki? Jej dostojność cesarzowa Eugenia. Mam zaszczyt być jej guwernantką. Proszę wziąć tę butelkę. Trudno jest gorliwie spełniać swe obowiązki w dzisiejszych czasach. Teraz ma temperaturę normalną. Dziękuję ci, Boże. Miała pani rację, ta woda jest cudowna. Jestem o tym przekonana. Lulu, kochanie moje, jesteś uratowany. Ludwiku. Lulu czuje się lepiej. Woda z Lourdes go uzdrowiła. Powiedzmy, że mu nie zaszkodziła. Był tylko przeziębiony. Jak pan może mówić coś podobnego? Paliła go gorączka. Nie bardziej niż zwykle. Miał na pewno dyfteryt lub szkarlatynę. Proszę cię, kochanie, uspokój się. Przecież wiele razy był chory i jakoś z tego wychodził. Powtarzam ci, że to ta woda go uratowała. Kochanie, twoje sądy są zbyt pochopne. Obrażasz doktora. Ludwiku, jesteś niedowiarkiem. Droga, zachowaj rozsądek. Zabrakło ci pokory, by podziękować za otrzymaną łaskę. Z rozkazu jego wysokości cesarza zostaje odwołane i unieważnione zarządzenie z dnia 10 maja. Grota zostanie otworzona. Podpisano Ludwik Napoleon. No cóż, drogi proboszczu, ta pani nie traci czasu. Natychmiast odpowiedziała na wezwanie. Tak, zwyciężyła. Przenieśli mnie do Ale. Niestety można się było tego spodziewać. Ja też dostałem dzisiaj list. I gdzie pana przenieśli? Ze mną pani postąpiła w elegantszy sposób. Mam zostać tutaj, by oglądać, jak rozwija się i kwitnie to, przeciwko czemu walczyłem. Znowu jestem przeziębiony. Widać, że pani chce pozostawić mnie na zawsze w takim stanie. Proszę o gorące wino. Tak więc pobiegłam w drugą stronę i zaczęłam jeść trawę, tak jak chciała tego pani. Nie rozumiem, jak mogła chcieć tak obrzydliwej rzeczy. Przecież kazała ci się zachowywać jak zwierzę. Gdy człowiek je sałatę, to zachowuje się jak zwierzę?
Mów dalej. Zaczęłam szukać źródła. Nie mogąc go nigdzie znaleźć, pomyślałam sobie, że pani ma na myśli źródło ukryte pod ziemią. Zaczęłam więc szukać w ziemi rękami. By móc nazwać tę wodę cudowną, winna ona uzdrawiać bez przerwy. Za mało mamy dowodów. Tak więc zaczęłam szukać źródła i nie mogąc go nigdzie znaleźć, pomyślałam sobie, że pani ma na myśli źródło ukryte pod ziemią. Zaczęłam więc szukać w ziemi rękami. I nie mogąc go nigdzie znaleźć, zaczęłam szukać w ziemi rękami. Jest jeszcze pewne, czy to nie oszustwo. Potrzebujemy jeszcze dowodów. Te, które mamy, nie wystarczają. Jest bardzo zimno, ojcze. Mój brat wrócił dzisiaj do domu zupełnie przemarznięty i musiałam go rozgrzewać śniegiem. Usiądź, Bernadetto. Dziękuję, ojcze. Przykro mi, że nie mogłem przyjść na ślub twojej siostry. Słyszałam, że była to piękna uroczystość. Tak, było dużo pięknych tortów. A szczególnie jeden był przepiękny. Przypuszczam, że teraz twoja siostra zrezygnuje z pracy. Tak, przeniosą się na wieś, a pani Mille weźmie mnie na jej miejsce. Słyszałam o tym i właśnie dlatego chciałam z tobą porozmawiać. To dla mnie bardzo dobre zajęcie i dobrze płatne. To dziwne, ale pani powiedziała mi, że nie będę szczęśliwa w ziemskim życiu, a dopiero później. A ja jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa jak nigdy dotąd. A pan Antonio to przystojny młodzieniec. Bernadetto, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiła komisja episkopatu? Oczywiście. Przebadała i przepytała wszystkich, którzy zostali uzdrowieni. No właśnie. A jaką rolę według ciebie spełniła w jej pracy twoja osoba? Odpowiedziałam na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że już nie będzie następnych. Komisja jest w trakcie pisania ważnego sprawozdania na twój temat. Wzięto pod uwagę fakt, że może działasz z woli Boga i że to twoje dłonie sprawiły, iż wytrysło źródło, które uczyniło tyle cudów. Czy rozumiesz, co to oznacza? Nie. Że największe i najmądrzejsze osobistości Kościoła obserwują cię i będą cię obserwować przez całe lata. I być może, że kiedy my już umrzemy i o nas zapomną, ja nie chcę. To niemożliwe. Pomyśl, to nie byle jaka sprawa. Nie. Nie. Powiedz mi, czy siostry ze szpitala przy szkole nie są miłe i dobre? Tak, oczywiście. Są bardzo dobre. Nie sądzisz, że pewnego dnia mogłabyś stać się jedną z nich? Ja chciałam czegoś innego. Ja chciałam być tylko pokojówką u pani Mille, ojcze. Córko, Matka Boska zeszła do ciebie. To nakłada na ciebie wielką odpowiedzialność. Nie możesz się już wycofać. Nie wolno ci uciekać od własnego przeznaczenia i iść za pokojówkę do pani Mille. Dawno temu mówiłem ci, byś nie igrała z ogniem, Bernadetto. Twoja pani to boski ogień. Niebo wybrało ciebie, a tobie teraz nie pozostaje nic innego, jak wybrać niebo. Rozumiesz? Tak. Życie u sióstr w Navarra
Spodoba ci się. Ich reguła zakonna jest piękna i szlachetna i mają wiele kontaktów z codziennym życiem. To wszystko prawda, co mi ksiądz mówi. I zrobię tak, jak mi ksiądz radzi. Ale martwisz się o swoją rodzinę. Nie powinnaś. Możesz zostać w domu aż do lata. I tak musimy poczekać na sprawozdanie komisji. A ja już zarządziłem, by twego ojca przeniesiono do pracy przy Wielkim Młynie. Tam będzie mógł wykonywać swój zawód, a twoja rodzina na pewno nie będzie cierpiała niedostatku. Nie odchodź jeszcze. Mam ci jeszcze coś do powiedzenia. Chociaż jako członek komisji, może nie powinienem. Mam do ciebie całkowite zaufanie. Ale jest coś, co wzbudza moje wątpliwości. Słowa niepokalane poczęcie. You could ever admit that this phrase was not spoken by the lady. Things might be very different. Gdybyś tylko mogła wyznać, że zdanie to nie zostało wypowiedziane przez panią. Non fu detta dalla signora. Le cose sarebbero diverse. Chciałabyś trochę czasu do namysłu? To niepotrzebne, proszę księdza. Ja księdza nigdy nie okłamałam. Czyż ja mówiłem o okłamywaniu? Do widzenia. To przyjmij to. To jest patron podróżnych. Dziękuję. Chcieliśmy dać ci świętego Krzysztofa. Dwóch uczyni podróż bezpieczniejszą. Naprzód, Carletto, naprzód. No już. Nie chcę, wstydzę się. Zawdzięczasz życie, Bernadecie. Powtórz jej tak, jak cię nauczyłam. Tak nam przykro, że nas opuszczasz. Bernadetta, nawet jeśli będę żył 100 lat, nigdy nie zapomnę tej godziny, bo ty wyrwałaś mnie, bierz. Święty Krzysztof, jakie to miłe, że o mnie pomyślałeś. Dobrze, Bernadetto. Ja tylko na chwileczkę. Przepraszam za spóźnienie, ale miałem bardzo ważne sprawy. Tak więc moja droga przyjaciółka opuszcza Lourdes. Droga Bernadetto, nigdy nie zapomnę tych strasznych dni, kiedy razem walczyliśmy przeciwko wrogiemu i nieufnemu światu. Nigdy tego nie zapomnę. Przepraszam, panie burmistrzu, siostry na mnie czekają, a ja jeszcze nie pożegnałam się z rodziną. Wybaczy mi pan? Oczywiście. Weź, może ci się to przyda podczas podróży. Dziękuję panu. Niech święty patron podróżnych czuwa nad tym pojazdem i niech prowadzi cię bezpiecznie ku twojemu przeznaczeniu. Chciałam się pożegnać z wami tutaj, w środku. Dbaj o siebie, ubieraj się ciepło. Mamo, szalik mi niepotrzebny. Głupstwa, kiedy będzie wiatr? Luizo,
To nie jest odpowiedni moment, by mówić o szaliku. Jest tyle do powiedzenia, a czasu tak mało. A kiedy już przyjdzie ta chwila, nic nie można powiedzieć. Można tylko czuć. Żegnaj, córeczko. Żegnaj, mamo. Proszę ode mnie pozdrowić panią Nicolo i jej syna. Proszę was, siostry, dajcie mi jeszcze chwileczkę. Musimy być w klasztorze przed zmrokiem. Nic się nam nie stanie. Mam tylu patronów, że będą pilnować nawet koni. Dobrze, ale się pośpiesz. Już się z tobą pożegnałem dziś rano, ale mam coś jeszcze dla ciebie. Nie bój się, to nie będzie następny święty Krzysztof. Masz ich tylko 4. Bernadetto, czasami trudno jest wyrazić pewne rzeczy listownie. A tak, gdziekolwiek byś nie była i gdybyś mnie potrzebowała, wyślij mi to. Zrozumiem i natychmiast przyjadę. Gdyby ojciec wiedział, jakie to dla mnie ważne. Żegnaj. Addio, Bernadetto. Żegnaj, Bernadetto, i niech cię Bóg błogosławi. Przyszedłem, by pożegnać panienkę razem z innymi, bo chciałem jej coś powiedzieć. Co takiego, panie Antoine? Chciałem powiedzieć, że moja matka starzeje się, to prawda, ale jest nam dobrze razem i zdecydowałem, że się nie ożenię, bo matka i synowa na ogół się nie lubią. Dlatego nie wezmę sobie żony. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Życzę ci dobrej podróży. Żegnaj, Antoine.
To ty jesteś tą nowicjuszką z Lourdes? Tak, wielebna matko. Jak się nazywasz? Subiru. Bernadetta Subiru. Ile masz lat? Skończone 20. Co umiesz robić? Nic szczególnego. A czym chciałaś zostać? Miałam nadzieję, że zostanę dobrą pokojówką, siostrą. Siostra Maria Teresa. Siostra będzie się tobą opiekowała podczas nowicjatu. A to Bernadetta Subiru, nowa nowicjuszka. My się już znamy. Nowicjuszka zacznie od jutra pracę w kuchni. Będziesz zmywać naczynia, myć podłogi, zamiatać korytarze. Same prace fizyczne. Ale nie zapominaj, że ja ci niczego nie rozkazuję, tylko proponuję. Jeśli nie czujesz się na siłach lub jeśli tego typu prace wydają ci się odpychające, powiedz mi to od razu. Nie, wielebna matko, jestem zadowolona z pracy w kuchni. Dobrze, teraz siostra Maria Teresa odprowadzi cię do twej celi. Jeszcze moment, wielebna matko. Jest coś, co powinno być wzięte pod uwagę. Nowicjuszka nosi imię, które zrobiło wiele szumu w świecie. Między nami sławne imiona nie mają sensu, nawet jeśli uzyskały sławę dzięki niezwykłym wydarzeniom. My zrywamy ze wszystkim, czym świat był dla nas i czym my byliśmy dla świata. Z drugiej strony imię Bernadetta to dziecinne imię i banalne. Przed wstąpieniem do nowicjatu wybierz sobie jakieś inne imię. Czy już o tym myślałaś? Nie, zupełnie nie. Jak ma na imię twoja matka chrzestna? Bernarda. Sądzę więc, że ci się spodoba imię Maria Bernarda. Tędy, Mario Bernardo. Może nie podoba ci się twoja cela? Ależ nie, bardzo mi się podoba. Zobaczysz, że się przyzwyczaisz. Klasztor nie jest więzieniem. Tutaj nikogo, nikt do niczego nie zmusza. A jeśli nie będziesz mogła przyzwyczaić się do naszego życia, drzwi są zawsze otwarte. Buonanotte, Maria Bernarda. Mario Bernardo. Tak, siostro. O czym myślisz? O mojej rodzinie. Tu nie ma miejsca na wspomnienia ze świata. Jesteśmy tu po to, by modlić się i rozmyśleć. Tak, siostro. Czy uważasz tę pracę za odpychającą? Nie, siostro. No to okaż chęć służenia Bogu i nie unikaj swych obowiązków. Tak, siostro. Siostra Maria Bernarda kuleje. Tak, zauważyłam. Robi to celowo, by zwrócić na siebie uwagę. Pomówię z nią o tym. Siostro Mario Bernardo, proszę tu na chwilę przyjść. Tak, siostro. Chciałabym z tobą porozmawiać.
Oczywiście, siostro. Czy mogę skończyć modlitwę? Mam ci do powiedzenia coś równie ważnego jak modlitwa dla zbawienia twojej duszy. Chodźmy do twojej celi. Przepraszam, wielebna matko. Usiądź, Mario Bernardo. Od dawna już chciałam z tobą porozmawiać. Dlaczego kulejesz? To nic poważnego, siostro. Robisz to, by zwrócić na siebie uwagę innych sióstr. Nie, ja nie. Nie zapominaj, że znam cię od dawna. Byłaś sławna przed wstąpieniem do klasztoru. Ludzie z całej Francji przyjeżdżali tylko po to, aby cię zobaczyć. A tutaj jesteś nikim. Trudno ci się do tego przyzwyczaić. Nie. Nie jesteś w stanie oprzeć się pokusie bycia sławną. Ależ, siostro, nigdy nie powiedziałam ani nie zrobiłam niczego w celu zwrócenia na siebie uwagi. Chcę tylko być taka sama jak inne siostry, nic więcej. 10 lat temu zmuszona zostałam, by przestać ci ufać. To się nie zmieniło. Zawsze mówiłam siostrze prawdę. Próbowałam ci uwierzyć. Bóg jeden wie, jak bardzo się starałam, ale na próżno. Ale w co siostra nie wierzy? W to, co inni uwierzyli. Ja ją naprawdę widziałam. Wiele osób wierzy w to, a nawet sam Ojciec Święty w Rzymie. Ale ja nie mogę, nie potrafię. No cóż... W całej historii świętych wybrańcami byli ci, którzy bardzo dużo przecierpieli. Dlaczego Bóg miałby wybrać ciebie, a nie mnie? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Ja wiem, co to znaczy cierpieć. Spójrz w moje oczy. Palą jak ogień. Dlaczego? Ponieważ są zmęczone. Nie znają odpoczynku. A ja nie chcę, żeby odpoczywały. Mam wypalony język od ciągu i modlitwy, ręce zniekształcone od pokornego służenia Bogu, a całe ciało obolałe. Tak, chcę cierpieć, bo to jedyna droga na odkupienie grzechów. Jakże ty, która nigdy nie cierpiałaś, ośmielasz się mówić, że ją widziałaś? Nie wiem, dlaczego zostałam wybrana. Z pewnością siostra byłaby bardziej godna. Gdybym chociaż miała jakiś dowód. Na miłość Boga, daj mi jakiś dowód. Nie wiem, jak siostrze pomóc. Nigdy nie cierpiałam. Nigdy. Może jednak uda mi się, siostrze, pomóc. Być może mam ten dowód. No i co, doktorze? Poza naroślem na kolanie ma również gruźlicę kości. Czy nigdy nie skarżyła się na bóle? Nie. Nigdy nic nie mówiła. Trudno mi w to uwierzyć. Ma tę chorobę od dłuższego czasu. A to bardzo bolesna choroba. Powoduje ból trudny do opisania. O Boże,
Zabrakło mi cierpliwości i pokory. Teraz wiem, że trzeba być cierpliwym i pokornym, jak ona, by doświadczyć takiej łaski. Boże, przebacz mi. Prześladowałam ją. Nie wierzyłam jej, ponieważ jej zazdrościłam i nienawidziłam jej. Boże, dopomóż, bym mogła służyć tej wybranej duszy do końca moich dni. Siostra, choć trochę lepiej. Tak, dziękuję, wielebna matko. Zastanawiałyśmy się z siostrą Marią Teresą, czy nie mogłaby się odbyć podróży. Mogłybyśmy pojechać do klasztoru w Lourdes. W Lourdes? Dlaczego siostra nie mogłaby skorzystać z dobra, którego pojawienie się na świecie jest jej zasługą? To niemożliwe. Dlaczego nie? Źródło jest nie dla mnie. Dlaczegoż by nie miało być dla ciebie? Pani powiedziała, nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, ale na innym. Źródło jest nie dla mnie. Dziękuję, doktorze. Ojcze, musimy zaraz poinformować biskupa. Chcę mieć ostateczne potwierdzenie. Siostro Mario Bernardo, odczytamy teraz końcowy protokół komisji powołanej do badań w 1858 roku. Protokół ten zawiera wszystkie oświadczenia, jakie uczyniła siostra w czasie prowadzenia sprawy. Prosilibyśmy jedynie o potwierdzenie tych oświadczeń. Czy czuje się siostra na siłach, by to uczynić? Lutego roku pańskiego 1858 ja, Bernadetta Subiru, zostałam wysłana do lasu po drzewo wraz z moją siostrą Marią i przyjaciółką Gianną Badi. Czy to prawda? Ja ją naprawdę widziałam. Moja siostra i przyjaciółka przechodziły przez rzekę Gal, kiedy ja pozostałam w miejscowości Massa Biel. Czy to prawda? Ja naprawdę ją widziałam. Przez chwilę nic się nie działo, jednak w pewnym momencie zobaczyłam. Naprawdę ją widziałam.
No. Nie jest panu przykro, że musiał pan tu powrócić? Nie. Przez 5 lat mnie tu nie było. Teraz, kiedy przyglądam się wszystkiemu, tutaj rozumiem, w jakim żyłem raju. Widzi pan, drogi przyjacielu, jak piekło wkracza w ludzkie życie? Biedne stada owiec. Ale dlaczego tu przychodzą? Ponieważ wierzą, ponieważ są zdesperowani, ponieważ od czasu do czasu ktoś zdrowieje. Jakiś rozhisteryzowany hipochondryk zapomina o chorobie, której nigdy nie miał. Tak, jest takich wielu. Ale mamy też bardzo wiele niewytłumaczalnych przypadków. Wczoraj była tu kobieta z gruźlicą twarzy. W pewnym momencie ujrzeliśmy jej twarz, tam, gdzie przed chwilą była tylko jedna wielka rana. Co mi tu pan opowiada? Nie jestem pasterzem, który przybywa z głębokich Pirenei. W biurze mamy fotografię, chce pan zobaczyć, po co? Problem ten istniał od wieków i obawiam się, że i my go nie rozwiążemy. Ci, którzy wierzą w Boga, nie potrzebują żadnych dowodów. Jeśli chodzi o tych, którzy nie wierzą, im żaden dowód nie wystarczy. Wielebny, o co chodzi, Carletto? To dla księdza. Gospodyni twierdzi, że to ważne. O ile pan pamięta, on jest pierwszym uzdrowionym. Coś jeszcze? Nie, dziękuję, możesz odejść. Niech pan pójdzie do lekarza i coś weźmie na to przeziębienie. Nie warto. Do jutra przejdzie. Przepraszam, do widzenia. Do widzenia, wielebny. Drogi doktorze, ja również daję panu możliwość zanotowania w pańskim notesie faktu mojego cudownego ozdrowienia, które to zawdzięczam jedynie pani z Lourdes. Gdybym miał taki notes, to pańskie imię napisałbym jako imię pewnego sceptyka, który opuści Lourdes, uzdrowiony. To nie ja, doktorze. To miejsce mnie tylko odpycha. Kiedyś było to byle jakie, ale jednak miasteczko. Niech pan popatrzy teraz, to jak gąbka wyłaniająca wszystkie brudy tej ziemi. Buongiorno, monsieur Dutour. Sembra che sia meglio oggi. Wydaje się, że dzisiaj czuje się pan lepiej. Myślę, że tak. Głos pana Jean przypomina głos pana Dutour. Nie odniósł pan takiego wrażenia? Non le pare? Già. Właśnie. Ora che me lo dice. Monsieur Jean ha un cancro. Pan Jean ma raka krtani. Mater Christi, Mater Divine Grazie, Mater Purissima. Jestem tu obcy. Jestem inny niż ci wszyscy ludzie drżący w ciemnościach i pełni nadziei. Moja duma zawsze nas rozdzielała. Chęć bycia kimś więcej. Ale teraz wiem, już wiem, że wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy należymy do tego samego biednego i nędznego gatunku ludzkiego, przeznaczonego śmierci. Pojadę jutro do Lingadora, aby tam umrzeć samotnie w jakiejś dziurze. Będę sam, zapomniany przez wszystkich, zrozpaczony. A dlaczegoż by nie? To logiczne. Będę sam, ponieważ nie kochałem nikogo ani niczego. Nawet samego siebie. Niczego. Módl się za mnie, Bernadetto. Thank you.
córko moja. Doktor powiedział, wiem, dziecko. Znowu mnie wypytywano. Ja ją naprawdę widziałam. Niech im ksiądz to powie. Nie chcą mi wierzyć. Tak maleńka widziałaś ją. I znowu ją ujrzysz. Nie jestem tego pewna. Za mało cierpiałam. Dość wycierpiałaś, córko. O nie. Ja znam chorych. Wiem, co to cierpienie. Ja myślę... Jak się dzisiaj czujesz? Jaki dzisiaj dzień? Środa. Środa. Jutro będzie czwartek. Pani. Pani nie przyjdzie. Już nigdy jej nie zobaczę. La vedrai, cara. Zobaczysz ją, kochany. Nie, jestem głupia i leniwa. Nie wiedziałam, co to Trójca Święta. Gdzie jest pani? Bernadetto. Nie zobaczę jej już nigdy więcej. Kocham cię. Kocham. Jesteś już w niebie i jesteś na ziemi. Twoje życie zaczyna się, Bernadetto. Opracowanie i nagranie wersji polskiej Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Świętej Barbary w Lublinie. Ulica Narutowicza 6.